Okej, okay, skoro już serię sylwestrowych materiałów mamy już w końcu za sobą, czas teraz przeszedł na zrobienie sobie podsumowania całego zeszłego roku, tak samo jak zrobiłem to z rokiem 2017, właśnie w roku poprzednim. Witajcie, ja jestem Michał, a i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jaki był dla mnie właśnie rok 2018. Na samym początku będę musiał wam jednak zwrócić uwagę na pewną rzecz, mianowicie mój kanał przekroczył 1000 wyświetleń. Wow! Naprawdę dziękuję wam za taką aktywność na moim kanale, chociaż moglibyście się trochę postarać z subskrypcjami. No. A co do filmów, jakie... No, ale przechodząc już do tematu. Filmy. Pomijając podsumowanie z okazji zakończenia 2017 roku, zaczęło się więc wszystko od tego, że wypuściłem dwa filmy. Teaser drugiej części przygód Rogersa Browna oraz ochładzający to oczekiwanie film humorystyczny, w którym wokaluje balladę o Wisławie autorstwa Kłaza. Zresztą podałem do niego link. No i akurat z wyraźnych powodów został on ostatecznie sprywatyzowany. Ale, a mówiąc wyraźnie, mamy raczej nie do końca na myśli to, że otrzymał więcej łapek w dół niż w górę, tylko z przyczyn prywatnych. No, moi członkowie rodziny, między innymi moja siostra, no, w tym moja siostra, nie chcieli, abym to koniecznie usunął, ale nie usunąłem, tylko sprywatyzowałem. Nadal to jest na tubie, ale nikt nie może obejrzeć. No i wreszcie się... W każdym razie, potem się więc doczekaliśmy Rogersa Browna, lecz tu się pojawił pewien problem. Otóż w momencie, w którym miałem wypuszczać ten film, powiem, teraz się wam do czegoś przyznam, zepsuł mi się telefon, przez co musiałem wszystko montować na komputerze. Na komputerowym PowerDirectorze i wyszło jak wyszło. Czyli podobnie jak pierwsza część, niezmontowanie, bo pierwsza część zresztą też była montowana na komputerze. No i potem bezzapowiedziowo wypuściłem tajniaka, który jak ogłosiłem w nim wyraźnie, był moim ostatnim filmem. Oficjalnie wyreżyserowanym filmem. Czyli ogólnie rzecz biorąc, najpierw na początku 2000 zeszłego roku wypuściłem dwa kinowe produkcje. Kinowe, czy ta YouTube'owe. Jedna była zapowiadana dwukrotnie, humorystycznie oraz krótko zwiastunowo. Tak czy siak, no właśnie. Sam tajniak był najdłuższym filmem w historii mojego kanału, bo trwał aż 62 minuty i 51 sekund. A kiedy z powrotem zacząłem dzierżyć w swoich rękach telefon, po ponad miesiącu od opublikowania na YouTubie tajniaka, postanowiłem zająć się tym, czym chciałem się zająć od bardzo dawna, już od chwili istnienia mojego kanału, czyli gameplayerstwem. Najpierw był tak nazwany przeze mnie mobilny klon Medal of Honor o tytule Medal of Valor Omaha. Później zająłem się Frontline Special Forces. Który okazał się być podzielony na kilka poziomów, przez co jego ukończenie zajęło mi niecałe dwie odcinki.
No i potem, no, potem kolejna dwuczęściowa seria, tym razem z Elite Paratroopers Strike. No i wreszcie z okazji zeszłorocznego Halloween nagrałem serię z zombie, Zombie Ops 3D, która zajęła mi aż 4 odcinki. A potem na święta nagrałem trzy, już składając się z trzech części, serię o tym, jak Święty Mikołaj ratuje ziemię, to znaczy swoje miasteczko. No i wreszcie owe sylwestrowe materiały, z których jeden jest zaprywat... Nie zaprywatyzowany. Uniepubliczniony. Jest w formie bonusu. A inny jest część, jest a inny. No. A drugi się nazywał po prostu Fajerwerki, choć ta nazwę wkrótce zmienię. Po tym jak nadeślę na film, na YouTube ten film. No, czyli tak to mniej więcej wyglądało. Co prawda, owszem, nie opisałem zbyt szczegółowo, jak to wszystko mniej więcej wyglądało i kiedy nadsyłałem te wszystkie poszczególne filmy. Z wyjątkiem mojego omówienia Zombie Ops i Santa Christmas Escape Mission, które, jak już powiedziałem, nadesłałem na specjalne okazje Halloween świąt. A te były seria, a ten, a serie z tych gier dwuczęściowe były natomiast prowadzone w lipcu, sierpniu i wrześniu. W czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu. Tak. Dobrze liczę. No, tak czy siak. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o moje podsumowanie. Oprócz zmienienia nazwy ostatniego sylwestrowego materiału, wrzucę także na tubę mój najnowszy gameplay z gry, którą powrócimy do czasów II wojny światowej. Do czasów II wojny światowej. Czego początku. Czyli do tematyki, która została wybrana jako mój pierwszy do zrobienia przeze mnie pierwszego gameplaya. Tak więc trzymajcie się i do usłyszenia.